Halo, halo, dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja nazywam się Michał, a was chciałbym zaprosić na kolejną sesję Zagrajmy w Spyro Enter the Dragonfly na PlayStation 2. I kontynuujemy sobie poziom pod nazwą... Jak on się nazywał? Cloud 9. W ogóle... Ten poziom, tak jak już poprzednim razem mówiłem, kojarzy mi się z Cloud Spires ze Spyro 3. Bo mam takie jakieś dziwne wrażenie, jakby to była taka druga wersja tego poziomu, ewentualnie jakiś taki coś a la quasi remake tego poziomu, tylko w Spyro Enter the Dragonfly. W ogóle odkryłem, że ja w swoim let's playu ze Spyro 2 nazywałem Enter the Dragonfly Spyro 4 z jakiegoś powodu. Znaczy no, w pewnym sensie dalej to podtrzymuję. Tam mówię oczywiście o let's playu z 2015 roku. Dalej w pewnym sensie to podtrzymuję, ale tylko w Japonii oczywiście, no bo w Europie, jak i w Ameryce nigdy nie było oficjalnie potwierdzonego, że Spyro Enter the Dragonfly to jest Spyro 4. No, fabuła niby kontynuuje to, co było w Spyro 3, ale no wiecie jak to jest, no nie? W pewnym sensie możemy zaliczyć to jako Spyro 4, aczkolwiek no dla mnie to jest trochę bardziej taka obraza niż, wiecie... taka pochwała, no bo niestety patrząc na stan, w jakim wyszedł Spyro Enter the Dragonfly, to no jest kiepsko, bardzo bym powiedział. Swoją drogą, ten poziom w Hawajach, ten wiecie, ten taki hawajski poziom, gdzie mi tam jednego klejnotu zabrakło, znaczy nawet nie jednego, tylko dwóch, ten Luau Island, no to ten poziom kojarzy mi się z kolei z Idle Springs ze Spyro 2 i tą nazwę poziomu miałem z tyłu głowy, a z jakiegoś powodu pomyliłem ten poziom z Colossus w poprzedniej sesji, dlatego już tutaj chciałbym wyprostować informację i przeprosić za wprowadzenie w błąd, ponieważ było to nieumyślne, dlatego że trochę nie pamiętałem nazw niektórych poziomów ze Spyro 2. I z tego miejsca chciałbym przeprosić za to, że tam pomyliłem te dwa poziomy. Niby pierdoła, ale wiecie, zawsze wolę sprostować, bo ja wolę być znany z tego, że staram się w miarę... staram się po prostu tak research robić do swoich serii, a tutaj troszeczkę taki mały bubble się wkradł i nie podoba mi się to. I poczekajcie, włosy sobie poprawię. Tak trochę na szybkości musiałem. Trochę długie mam, nie będę tego ukrywał. Ale no ostatnimi czasy tak to jest. Że sobie tak delikatnie zapuszczam. Hehehe. Nagrywam to w ogóle 7 listopada. Za dwa dni. Nie za dwa? Jutro. Już jutro ma być ten Sonic Frontier. Którego oczywiście będę nagrywał. Dlatego dzisiaj się skupię, żeby przynajmniej dojść do... No do blisko końca gry, no nie? Żeby już być tak coraz bliżej końca gry, żeby już później móc odpalić na chwilę PS2, skończyć i zabrać się za kolejne serie. No oczywiście Sonic Frontier będzie prowadzony ze Spyro Enter the Dragonfly, jak i z przygodami Kubusia Puchatka, jak i z Raymanem M, ponieważ to są bardzo krótkie serie, a nie będę tych serii zamrażał tylko dlatego, że będzie Sonic Frontier leciał, żebyśmy się dobrze zrozumieli. O! Elegancko, bardzo dobrze. Musimy jeszcze takie 3 zasilić. Takie bateryjki. Żeby prąd tutaj był. Kumam! Ale zanim to zrobimy, to wypadałoby najpierw tego małego łotra zebrać. Czyli tą ważkę, która nam tutaj ucieka ciągle. My to oczywiście ogarniemy! Jej! Gdzie on uciekł? Gdzie ta ważka uciekła? Hey, it's Sabino. Nareszcie, żem go uratował, ja pierniczę, powiem wam szczerze, bieganie za tymi ważkami to czasami jest naprawdę... no jest czasami upierdliwe. No ale cóż, poradzę na to. Dobra, gdzie my teraz mamy dokładnie iść? Aż będę musiał do góry pójść, bo nie bardzo ogarniam.
Tam już było. Ale to już było. I nie wróci nigdy więcej. Nie pamiętam, jak to dalej szło. Dobra, ale teraz serio szukamy tej drugiej drogi, bo coś mi się wydaje, że chyba musimy się wrócić. Jakieś dziwne wrażenie mam. Na pewno musimy się wrócić, bo jest jeszcze jedna ścieżka, którą nie szliśmy. Tam jest ta ścieżka, dokładnie. I tutaj właśnie, tutaj. O, właśnie tak. Dobra, myślałem przez chwilę, że nie dolecę. Na szczęście tak się nie stało i doleciałem, bo gdybym nie doleciał, to byłaby kaplica. I jaki ja mam plan na dzisiaj? No słuchajcie, fajnie byłoby 100% hub, nie będę tego ukrywał, wrócić do poprzednich poziomów i tam znaleźć, co nam zalega, a zalega nam trochę jeszcze rzeczy. I może faktycznie tę grę skończymy na 100%, o ile się w pewnym momencie nie poddam, nie powiem takie pierdole, to nie chce mi się. A uwierzcie mi, jest to dosyć prawdopodobny scenariusz, patrząc na to, że Spyro... Spyro Enter the Dragonfly jest jaki jest i lubi się bugować. I czasami mam wrażenie, że ta gra bardziej stabilna jest. O! Ten lag, który teraz widzicie, to nie był spowodowany przez nagrywanie, tylko właśnie w tej gierce tak gra klatkuje czasami w niektórych poziomach. I to jest naprawdę... No wiecie, na emulatorze możemy wymusić 60 FPS-ów z drugiej strony, no nie? Więc... O! Tutaj też... Co jest? Czemu to tak klatkuje? What? Czemu? Co jest? Ale ten poziom jest niestabilny w ogóle. Jak większość tej gry, okej, ale... No to jest masakra. O! Nawet cutscenka zlagowała, widzicie? Zobaczcie, jakie lagi tutaj są. Przypominam, gra wydana w 6 miesięcy, 7? Ja pierniczę, no to jest jakaś... No żenada w opór. I wiecie, to nie jest możliwe, że mi się to w kompie dzieje, bo innymi słowy bym miał enkodowanie, bym widział, że coś tutaj jest ogólnie nie tak, ale jeżeli na telewizorze ja mam też takie klatki, a mam tylko PS2 podłączoną, więc no... Powiem szczerze, że trochę słabo. Słabo bym powiedział. Słabiutko. Zastanawia też mnie inna rzecz. Mianowicie... Gdzie są pozostałe ważki? To jest takie dosyć interesujące bardzo pytanie. Nieważne, dobra, ja nie chcę się za bardzo zagłębiać w temat zlagowania tej gierki, bo bym musiał tutaj godzinami gadać odnośnie tego, jak ta gra bardzo źle wygląda pod względem klatkarzu, więc daruję sobie ten wywód. Bo nie chcę, żeby też ten let's play zamienił się w ciągłe narzekanie o jednym i tym samym. No ale nie omieszkam na to zwracać uwagę, bo na pewno będę na to zwracał uwagę. To możecie być bardziej niż pewni. I teraz będziemy musieli się tam dostać do tego królestwa. O tam, do góry. Więc trochę rzeczy będziemy mieli tu jeszcze do roboty. To nawet nie była połowa poziomu w sumie, kiedy zakończę ostatnią sesję tutaj. O, mamy portal. Może jak wejdę do tego portalu, to troszeczkę gra bardziej odlaguje się, bo to jest naprawdę masakra. I wchodzimy tu. Zobaczymy, jaką będziemy mieli misję tutaj do zrobienia. Tak, podliczamy sobie
klejnociki. Dobra, no to zaczynamy challenge. Rainbow challenge, czyli tęczowy. Okej, więc sobie oczywiście musimy tutaj poogarniać to i owo. Mamy tutaj speedway już w samym poziomie. To jest w ogóle ciekawe, że zamiast zrobić osobnych portali do tych speedwayów, to oni zrobili po prostu tak, że te speedwaye są w samych poziomach. Z jednej strony to jest spoko, z drugiej strony jednak miało te portale też miały jakiś taki swój klimat w hubach. No ale no, nie można mieć wszystkiego, jak to się mówi. Chciałbym w ogóle poznać, nie wiem, waszą opinię, wasze wspomnienia odnośnie tych poziomów, które teraz tutaj robię, bo jestem niezmiernie ciekaw tego. O, teraz będziemy rajdowców gonić. To w sumie nie w tę stronę. Spyro. W drugą stronę. Spyro. Riptoki, kurde, do pokonania tutaj są. No nieźle. Nie trzasnąłem go. Kurde. Dobra, najpierw gwiazdki. A potem tego ciula ostatniego. Może uda mi się to za pierwszym razem zrobić, byłby to sukces. Nie lada. Nie będę tego ukrywał. Za dużo w ogóle powtarzam tego słowa, muszę to ograniczyć. Mam taką nadzieję, że się uda, ale wątpię. Chociaż... nie, wątpię. Jeden chuj. Dobra, elegancko zrobione. Super, wszyscy pokonani. Bardzo fajnie. No, nie mam zamiaru powtarzać. Pokaż mi jaką ważkę, że mu uratował. Czy to on, czy ona. Hey, it's Tosche Station. No, dobra, to już tutaj skipnąłem trochę, ponieważ te wszystkie wyścigi polegają wciąż na jednym i tym samym. Tak więc, no oczywiście, musimy przez 3 okrążenia przelecieć wokół całej tej planszy, no i być pierwszym. No i przy okazji pewnie co jakiś czas będą tutaj rakiety, którym będę mógł operować, żeby zrzucić tutaj tych przeciwników. No to jest to samo co w Spyro Trójce, no nic nowego. Jeżeli mam być szczery. A, jeszcze są gwiazdki, które nas przyspieszają, tak więc no... no przepraszam, że to jest takie trochę może, nie wiem... smutne, bezczelne z mojej strony, no ale... no nie będę ukrywał, że no nie będę was tutaj owijał w bawełnę, że... te wyścigi to jest jakaś nowość, tak więc... zresztą możecie sami zobaczyć. Przelecimy sobie do drugiego okrążenia. Jak się rozpocznie drugie okrążenie, to po prostu zrobię cięcie i tyle, bo... no nie chcę też was zanudzać tą scenarią, bo... i tak nic nowego tutaj nie będzie.
Ciągle jedno i to samo. Szkoda. Bo te wyścigi mogłyby być trochę lepsze. No, to teraz cięcie. Yeah, wygrany wyścig. Superansko. Nie chcę powtarzać. Dziękuję. Podziękuję za takie kurde propozycje. Hey, it's Grace. Grayson. Fajne imię. Wychodzę stąd. Nara. I od razu sobie zapiszemy, czemu by nie. I dobra. Skoro już tu mamy zrobione. Ogarnięte to i owo. To teraz musimy przedostać się gdzieś dalej. Tylko teraz pytanie, gdzie? No tam powinniśmy jakoś się dostać, tylko że tu nie ma żadnej platformy, tu nie ma niczego. Jesteśmy bez niczego. Chyba że na te... Może na te słupy mam się dostać? Może. No nie. Zdecydowanie nie tutaj. Tu już byłem. Tam życie się na nowo zespełniło. Aha! Myślałem, że tam na kolumnę skoczę, ale coś zdecydowanie poszło nie tak, nie po mojej myśli. Chyba jeszcze wyżej mamy się tam dostać. Przynajmniej ta gra sugeruje, że tam wyżej jeszcze trzeba polecieć. Nie no. Wyżej się jeszcze już nie dostaniemy. Nie rozumiem, o co tu chodzi? Nadrobię sobie przy okazji stracone życie. Tu w ogóle jakaś zlagowana sekcja jest. Ej, ale mnie chyba tutaj jeszcze nie było. No właśnie, patrzcie na to, tu mnie jeszcze nie było. Się tak zastanawiałem, gdzie mam iść. Ja pierniczę. Masakra, ja w ogóle nie ogarnąłem, że tu jest jeszcze przejście. Jezus Maria, to był chyba błąd. Nagrywać tę gierkę bez przygotowania. Już tutaj w ogóle nic kompletnie jasne nie jest, tylko musisz się domyślać, gdzie kurde coś zgubiłeś, nie? Masakra w ogóle jakaś. No ale dobra, fajnie, że... O Jezu, fajnie, że chociaż odnaleźliśmy drogę. Co z tego, że już zaraz mam godzinę na nagraniu, a my nadal siedzimy w poziomie, który zaczęliśmy sesję temu. Pod koniec.
Powiem wam tak nieironicznie, szczerze, że przez to, że ta gra ma takie właśnie swoje problemy, o właśnie takie, jakie widzicie teraz, z tymi klatkami na sekundę, z tym, że ona tak przycina, to się aż odechciewa, kurde, nagrywać tego, powiem wam szczerze, ale nie. Podjąłem się tego i choćbym miał tutaj, kurde, teraz fikołki robić, przejdę to do końca. Ale obawiam się, że może nadejść moment, gdzie gra mnie po prostu, no wkurwi, brzydko mówiąc, pod koniec gry i rzucę padem i powiem pierdolę, to muszę odpocząć psychicznie. Bo nie ironicznie, ale ta gra potrafi wykończyć, uwierzcie mi. Ja już nagrywając prawie godzinę czuję się wykończony. Przez te w ogóle właśnie nieścisłości, które mają tutaj miejsce. Przez te błędy dziwne. Ile mamy klejnotów? 550 na 800. No. Okej, dobra, tu mamy poogarnięte. Widzę, że tam jeszcze będziemy mieli co nieco do ogarnięcia. Ale najpierw poskaczmy sobie właśnie po tych filarach, ponieważ tu będziemy mieli Dragonfly'a. Hey, it's Sylvia. Sylvia! Fajne imię. Dobra, więc skoro tu mamy ogarnięte, idziemy teraz tam. Lasery są skierowane na tę klepsydrę. I teraz będziemy musieli znaleźć ostatnie działko chyba. Tak mi się wydaje, że ostatnie już nam tylko zalega. Oj, trzeba będzie się w tamtą stronę właśnie dostać. Dokładnie tak. O to chodziło. Się u góry, bo na dole to wiadomo, że widzę klejnoty, że są, ale u góry nic nie było. Wydawało mi się, że na tych filarach coś będzie. No. Ice Boy. Trochę śmiesznie, bo ta ważka była nagrzana, tak jakby była rozgrzana na, nie wiem, 1000 stopni.
Co mi się tak morda drze? Tak jakby ta ważka była rozgrzana na 1000 stopni skali Scovilla. A morda mi się drze tylko i wyłącznie dlatego, że dzisiaj miałem na 6.30 do roboty. Jest godzina 13.36, byłem do 10.30 i trochę mnie zmuła złapała. Mimo, że się dzisiaj w miarę wyspałem, to jakiś taki dzisiaj zmęczony się czuję, ale to pewnie przez pogodę. Na pewno przez pogodę w dużym stopniu. Trzeba będzie tutaj poogarniać to i owo. Tam tylko światełko jest. Tam tylko światłość jest. Pamiętajcie, nigdy... Jezu! Nigdy nie biegnijcie w stronę światła, jeżeli macie jakiś sen. Na przykład idziecie takim ciemnym tunelem i macie na samym końcu światło, to nigdy do tego światła nie biegnijcie. A wiecie dlaczego? Ponieważ w śnie możecie umrzeć. Potwierdzone info. Dalej, pogadajmy z nim. Okay. Can you use your super flame breath to get rid of them? Use the portal to power up your flame breath and get it to work. A, w inny sposób musimy to zrobić. Widzicie? Musimy ich wycelować, a ja myślałem, że ja mam tak latać i ten. A to jednak nie tak. Jednak w inny sposób. Dobra. To już mamy ogarnięte. Chmurki padły. Spyro, while you were taking care of the clouds, I found this flying thing stuck in one of them. He seems lost. Hey, it's Takahiro. Can you swim to the next machine? I'm too scared of the water. O, mogę pływać już. Take Hero się nazywał, okej. Okay. Ciekawe imię. Dla ważki. Ciekaw jestem, czy ja to jakoś przeżyję. Mam nadzieję, że tak. Kurde, ale te wazy wyglądają naprawdę lepiej w Enter the Dragonfly graficznie. Tu muszę naprawdę pochwalić, że graficznie to naprawdę bardzo solidnie wygląda. Myślałem, że mnie prąd kopnie, ale na szczęście nie. Jest wszystko w porządku, super. Troszeczkę niestety straciłem Sparksa. Nawet nie troszeczkę, a bardzo straciłem Sparksa. Tak więc no lipa trochę jest, bo teraz jestem zdany tylko i wyłącznie na siebie. A więc jeżeli padnę chociaż raz w głupi sposób, no to już jest po mnie i tyle, po ptakach. A, fajnie, że ten. Fajnie, że klejnot wpadł pod podłogę i ten. I go zebrałem potem. Nie no, super, fajnie. Plus jeden, byku.
i Klepsydra oberwie, jak nic. A, tu już mamy koniec poziomu. Tak szybko? A gdzie pozostałe ważki? Się tak spytam. To jest bardzo dobre pytanie. Ile mamy tutaj tych ważek?